kochani, na kanale Odkrywcarz Big. Dzisiejszy taki nietypowy filmik. Zadzwonimy do mojego przyjaciela z Warszawy, który nabył sobie wykrywacz. Jaki to będzie wykrywacz? Zaraz się dowiecie. Od razu przepraszam za dosyć słabą jakość, ale robiliśmy transmisję między sobą z wykorzystaniem Facebooka. Wiadomo, jak to jest z Facebookiem. Jakości tam cudownej nie ma. Ale będziecie mogli zobaczyć, co to za wykrywacz jest, jak został nabyty. Od razu tam podziękowania dla firmy, która nam go użyczyła, też się dowiecie. Do testów. W sumie do Open Boxa, bo testy będą za jakiś czas. Wiecie, jaka jest pogoda. Dlatego też nie ma nowych filmów u mnie. No i druga kwestia, że czekam na pozwolenie, które już niebawem będę posiadał. I zaczniemy znowu chodzić i kopać. Także zapraszam Was do oglądania, do lajkowania. Linki do sklepu oraz do stowarzyszenia, gdzie są też filmy z grubsza takiego testu tego wykrywacza, umieszczę pod filmem. Także zapraszam do oglądania, do subskrybowania. Pozdrawiam PGP i wariat skład oczywiście, wszystkich wariatów, no i wszystkich oglądających. Witam. Słuchajcie, wiecie jak jest? Zimno. To taki lifeik krótki. Przyjechałem na zakupy trochę. Kupić rzeczy jakiś tam. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Dla tych, którzy znają temat, no to tam nie muszę, że tak powiem, nic dodawać. Matko, ale zapalone. Dzień dobry. Witam. O! A co to? Wykrywacz. Ja nie wiem. Equinoxa kupić nie można, a od premiery Cruiser już do kupienia. Nieźle. Matko, ile towaru. Słuchajcie, jest towar. Jakby ktoś chciał, to można przyjechać. Zobaczymy, czy jest napisany adres. Są godziny otwarcia, jest strona, jest wszystko. Jakby ktoś chciał się dowiedzieć o Cruisera, to można zadzwonić, można popatrzeć. Fajnie. Mogę wziąć? Oczywiście. No dobra, dzięki. Słuchajcie, wziąłem sobie właśnie Cruisera. Nie mogę Wam gwarantować, że każdy tak sobie będzie mógł przyjść i wziąć, ale ja sobie wziąłem taki Cruiser. Tak, to jest Macro Cruiser, to jest to, co będzie w sklepach, czyli to jest zestaw, który będzie można zakupić. On nie jest dokładnie równoważny tym zestawom, które były pokazywane przez deweloperów, przez sprzedawców. To jest ta wersja, która trafia do sklepów, tu nie ma kilku rzeczy i można je będzie dokupić oddzielnie, ale w zestawie tym sklepowym jest mniej niż na dotychczasowych filmach. Czyli jest to taka wersja już typowo dla użytkownika. Idziesz do sklepu, kupujesz i dostajesz to, co jest tutaj. Ty masz teraz, to będzie w sklepie, tak? Dokładnie tak. No pięknie to powiedziałeś. Mm-hmm, no to fajnie. A co, otwieramy? Otwieramy. Pewnie zaraz moja żona przyjdzie, bo coś słyszałem. I nam przeszkodzi, ale będziemy próbować. Słuchaj, wiesz, że ja to jedną ręką tylko... Ciężko. Taki pierwszy mój open box przez na odległość, tak? Pierwsza rzecz to słuchawki.
Słuchawki są oczywiście bezprzewodowe. Podłączane są tym gniazdem do ładowania i kabel do ładowania jest oczywiście w zestawie. Wyglądają właśnie tak. I te dostajemy, tak? To są. Tak. O. I one mają akumulator jakiś taki wymienny, tak? Czy nie? Czy one wbudowane mają? Ładowane są przez kabelek, który jest dołączony do zestawu. Oto ten kabelek właśnie. A ładowarka jest uniwersalna. Powiedz mi, jakie wejście, końcówka jest typu C, typu B ta ładowarka? Sam kabel, jeżeli chodzi. A druga, nie widzę troszkę tutaj. A, czyli to jest takie duże wejście. Takie deusowe. Deusowe, czyli deusowe, nie wiem. Tak. Zapomniałem, jak on się prawidłowo... W zestawie jest też kabel do ładowania akumulatora elektroniki. To jest też kabel USB i też ta sama uniwersalna ładowarka. Ładna taka biała. Elegancka. Mocna? Jest też zestaw śrubek do sondy. To jest to, co jest w zestawie. Są zapasowe? Jest jedna zapasowa. No to gicior. Tak, to makro pod tym względem po prostu pamięta o użytkowniku, że to się czasem psuje. I jest jeszcze uchwyt do podłokietnika na ramię. Podłokietnik, tak. Tak jest, porządnie wykonany. Słuchaj, zaglądamy do pudełka. Jest instrukcja. Jest instrukcja. W języku polskim oczywiście, tak? Wiesz co, no... Powiem szczerze, że podejrzewam, że dopiero będą ją drukować, tak? Sonda. A powiedz mi, sonda jest, czy ta sonda jest taka sama jak od tych makro wcześniejszych, co były? Wiesz, tam? Różni się końcówką, wiadomo. Końcówka musi być wodoszczelna. Czyli właśnie... Aha, bo ja zapomniałem, że żadne inne nie powinny pasować. To tylko. Ale wygląd jakby zbliżony do tego, co zwykle. Ten poprzedni oczywiście... model, jaki mieliśmy? Co Adaś testował? Aha. Jaki poprzedni? A to była Nocta, Impact. Podobna cewka. To jest to samo. To jest chyba to samo, tylko te końcówki może inne. Dobra. Będzie moje. O. I powiedz mi, jak on z ergonomią, jak on tam super wygląda, jak on jest zrobiony w ogóle. Jest ciekawy sprzęt? Warto uwagi? Ergonomicznie super. Jeżeli chodzi o obsługę klawiszy, no to wiadomo, po podwieczór to będzie bardzo ciężko, bo te klawisze są w zasadzie jednym plackiem i mało czytelniej, ale to jest chyba norma w tej firmie, tak? Natomiast powiem ci, że dosyć szybko ogarnąłem. Ale wiesz, jak już właśnie się ogarnie te parę wypadów będzie, to już pewnie intuicyjnie palce będą latać, nie? Po przyciskach. Także czytelnie widać. Czytelnie. Powiem ci, żebym nie miał Deusa, to może bym się zastanowił, nie? Na słuchaj, tym świetnie. Świetnie, świetnie po prostu będzie na plaży z tym chodzić. Bardzo fajna plażówka. No i ciekawe, czy trochę klientów nie odbiorą makro demo. Słuchaj, to jest sztyca. Ta sztyca, która łączy się z sondą. To jest już włókno, tak jak w lepsiejszych. Tak, na przykład w CTX-ie, tak? To nie jest rurka karbonowa, bo taki wzorek ma śmieszny. No, taka rurka właśnie, no. Taka włóknowata. Jakieś włókno, no. Naprawdę fajne. Elegancko. Może jak będę wymieniał, to sobie go kiedyś nabędę. I słuchaj, pośrednia, porządny plastik, dobrze wykonana końcówka, porządne tworzywo. Jest skręcana tak jak w tych, w garetach? Tak, tak.
Coś takiego. To ciekawe, czy się nie będzie zapiekała jak w karetach. Oczywiście, że będzie, no ale wiesz, na to jeszcze sposobu nikt nie wymyślił. Smarować może. Dobra, to co? To by było chyba wszystko. No jak na Open Boxa to by było chyba wszystko. Ja bym ci bardzo, bardzo ci dziękuję, żeś się ze mną skontaktował i będę mógł u siebie to puścić na kanale. To jest głośnik, tak? Z tyłu tam widać? Tak, tak, jest głośnik. Tutaj jest gniazdo, które ma takiego gumowego klipsa zabezpieczającego przed wodą. Ciekawe, jak to zda egzamin później w użytkowaniu, bo to tak nie jest jakoś specjalnie ani dokręcane, ani nic. A nie jest tylko wciskany taki, tak? Tak, tak, tak. A ile gwarancji daje producent na ten sprzęt, że się orientowałeś? Słuchaj, wiesz, jeżeli chodzi o gwarancję, to Makro Nocta z tym nie ma problemu, oni są bardzo liberalni, wiesz. Wszystko w porządku. Wszystko w porządku. Oni w ogóle poszli do przodu. Ja ciekawe, czy oni nie odbiorą troszkę klientów Equinoxowi. Ci już weszli na rynek. Kwestia ceny. Kwestia ceny. On do nabycia jest za... Wiesz co? Najpierw cena miała być 2999, później 2900, później 2899, teraz słyszałem 2800. 2800 już, o. Tak, ale może jeszcze ewoluować. Czy byś mnie wyręczył, gdzie możemy nabyć taki tam... Słuchaj, no możemy nabyć w Magnetiku, wiadomo. No to wiadomo, właśnie chciałem, żebyś to powiedział. Jak by ktoś chciał, mamy, tak, mamy rabat na PGP. Przepraszam cię, Przemo właśnie dzwonił. Przemo dzwonił, przeszkodził w transmisji. Bardzo cię przepraszam. A nic się nie stało, nawet chyba tutaj nie zajarzyłem za bardzo. Także jak dla członków polskiej grupy poszukiwaczy jest 10% tam rabat w Magnetiku. Wystarczy skontaktować się z administratorami grupy i poprosić o taki kodik. Także zawsze jest trochę taniej. No i porządnie chyba, prawda? Dobra, bardzo Przemo, porządnie. Ja bym ci dziękował bardzo za tak? to, że mogłem zrobić tego open boxa na odległość. Widzisz, długie ręce mam do zaprawy, sięgają aż. I co, pomontujemy to i wrzucimy. Chyba, że jeszcze chcesz coś powiedzieć na koniec. Nie, nie, fajnie było pogadać. Wiesz, przyjadę do Elbląga, to będziemy testować. Ja myślę, że to jest fajny sprzęt i trzeba mu dać szansę. Tak, filmy będą niebawem, no wiadomo, ograniczają nas warunki pogodowe. My nie jesteśmy harpagany takie, żeby dobijać sprzęt na minus 15, bo gdzie tu chodzić, prawda? Jak zejdzie troszkę temperatura i ta pogoda się wyklaruje, zresztą czekamy jeszcze na pozwolenia, robimy wszystko w tym roku legalnie, zresztą jak zawsze. I będziemy testować tą maszynę, zobaczymy, czy jest warta, czy nie jest warta, ale rokowania ma dobre ten sprzęt, prawda? Jeśli chodzi o plażówkę, czyli to, co ja się mogę wypowiadać, to wydaje mi się, że będzie naprawdę fajny. Ma fajne, stabilne wskazania na przedmioty, jeżeli chodzi o wyświetlacz. Ma bardzo dużą separację złoto-żelazo. Nie była w stanie żadna rzecz, którą z tych, co testowałem, to znaczy taka śruba, wkręt, jakiś kawałek scyzoryka, to różne metalowe rzeczy łączyłem ze złotem i naprawdę fajnie wychodziło. Tego właśnie, filmik jest dostępny na YouTubie, ja linka podam do Stowarzyszenia Meteor, tak? Rzucałeś... Tak, ale... Akurat ten film to Badziewie, więc nie polecaj. Tak tylko czemu nagrałem. Nie? Jeżeli ktoś będzie ciekawy, bo testy zrobimy niebawem, no jesteśmy zależni od pogody, to testy dopiero zrobimy za jakiś czas. A jak ktoś już by chciał zobaczyć, jak on tam działa i jest to test w powietrzu, wiadomo, to nie są testy jakieś tam, żeby się człowiek napalał ani na głębokość, ani nic. Zrobione jest tylko, jak to? Pomachałeś złotem, pomachałeś czymś metalowym
żeby sprawdzić, jak on mniej więcej działa. To jest taki powierzchowny test, klik na szybko. Także ja linka do ciebie i tak tam u siebie na dole pod filmem wrzucę, żeby sobie ludzie mogli zobaczyć, jeżeli ktoś będzie ciekawy. A takie grubsze testy z terenu będą niebawem po prostu. Dobra, Przemu, ja ci dziękuję, będziemy kończyć. Ściągam film do siebie i będę go umieszczał na YouTubie za jakiś czas. Dzięki, pozdrawiam. Pozdrawiam wszystkich.